trakcie swojego życia dorobił się olbrzymiej sumy pieniędzy. Jego przedsiębiorstwa stały się symbolem transformacji przemysłowej na terenie Polski, a on sam został wpływowym i zamożnym człowiekiem. Był także jednym z pierwszych autorów literatury o tematyce technicznej i przez całe życie podkreślał swoją miłość do nauki. W tym materiale przybliżymy historię Hipolita Cegielskiego, człowieka, który pomimo sukcesów biznesowych pozostał do końca także orędownikiem edukacji. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Hipolit Cegielski był polskim przemysłowcem i filantropem, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju polskiego sektora przemysłowego w XIX wieku. Urodził się w Ławkach koło Trzemeszna jako syn dzierżawcy majątku ziemskiego Michała Cegielskiego. Bardzo wcześnie w życiu Hipolita jego ojciec zbankrutował, tracąc tym samym pokaźny majątek rodziny. Chłopiec już wtedy zaczął uczyć się samodzielności, a także odpowiedzialności za przedsięwzięcia biznesowe. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Berlińskim, które ukończył, broniąc pracę doktorską z filozofii. Następnie wrócił do Poznania, gdzie został nauczycielem polskiego i języków starożytnych. Uczył w placówce, której sam był absolwentem. W tym czasie prowadził również intensywną pracę naukową, publikując liczne artykuły z zakresu lingwistyki i dydaktyki. Wśród nich znalazła się rozprawa o słowie polskim i koniugacjach jego. Napisał też podręcznik do gramatyki języka greckiego. Podczas niepokojów politycznych w 1846 roku Cegielski odmówił władzom szkoły przeprowadzenia kontroli mieszkań uczniów, co zakończyło jego karierę nauczyciela. To pierwszy tak wyraźny wątek patriotyczny w historii naszego bohatera. Pozbawiony środków do życia, dzięki pomocy przyjaciół otworzył w poznańskim bazarze sklep z narzędziami rolniczymi. Następnie zamienił go w warsztat remontujący pługi i radła. Szybko rozwijający się zakład przekształcił się w małą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która w 1855 roku przeniosła się na ulicę Koziom. W tym okresie Hipolit wykazał się wyuczoną w dzieciństwie żyłką do biznesu. Praca paliła mu się w rękach i przedsiębiorca zarabiał krocie. Pod koniec jego życia zakład zatrudniał ponad 300 pracowników i produkował najróżniejsze maszyny, od asortymentu rolniczego aż po elementy maszyn przemysłowych i silników. Gdy władze miejskie sprzeciwiły się dalszej rozbudowie, stale rosnący zakład częściowo przeniósł się w inne miejsce, gdzie powstała m.in. odlewnia. Pomimo doskonale rozwijającego się przedsiębiorstwa, Hipolit Cegielski nie zaprzestał pracy naukowej, wydając w 1852 roku poszerzone wydanie rozprawy o słowie polskim. Humanistyczne wykształcenie pomogło mu także w tworzeniu literatury technicznej na podstawie praktyki zawodowej. W 1858 roku wydał publikację pod zaskakująco nienadzwyczajnym tytułem Narzędzia i machiny rolnicze. Obok pracy naukowej i rozwoju przedsiębiorstwa, Hipolit Cegielski coraz odważniej angażował się w działalność społeczną i patriotyczną. Rozpoczął ją od współpracy z Karolem Marcinkowskim, pełniąc w latach 1850-1868 funkcję wiceprezesa założonego przez niego Towarzystwa Pomocy Naukowej. Cegielski był gorącym orędownikiem rozwoju polskiego sektora przemysłowego i wierzył, że kluczem do wzrostu gospodarczego kraju jest rozbudowa bazy produkcyjnej. Inwestował w najnowsze technologie, a jego fabryka jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do procesu różne zachodnie rozwiązania. Ważną rolę odegrał również w organizacjach takich jak Towarzystwo Przemysłowe Polskie w Poznaniu. Był jego współtwórcą i wieloletnim prezesem. Prowadził też przez 3 lata pracę Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Do tego w ramach kariery naukowej przez lata zasiadał w zarządzie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Otwarcie opowiadał się za jak najszybszą reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Chciał edukacji w duchu nowoczesności i polskości. Jego zasługą było powstanie tzw. Szkoły Realnej w Poznaniu. W 1848 roku założył też pierwszy w kraju niezależny dziennik, Gazetę Polską, której był redaktorem naczelnym. Gazeta funkcjonowała przede wszystkim za sprawą wsparcia finansowego i nieograniczonej linii kredytowej udzielonej przez inne biznesy Cegielskiego. Po jej upadku pisał do Gońca Polskiego. Hipolit Cegielski to wybitna postać przemysłowej historii Polski.
Polski, w której zapisał się jako odnoszący sukcesy przemysłowiec i filantrop. Niemal od zera zbudował jedną z prężniej rozwijających się marek na terenie naszego kraju. Był także reformatorem społecznym, któremu przez całe życie przyświecał nadrzędny cel – rozwój nauki oraz Polski. I to już wszystko w tym materiale z serii poświęconej polskim naukowcom, literatom i bohaterom krajowej oświaty. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej filmów i opracowań poświęconych historii, wynalazkom i bohaterom polskiej nauki. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje popularno-naukowe. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji.